Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed 2015. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I w poprzednim odcinku, pod koniec odcinka, mówiłem o tym, że Honda NSX i pokazałem wam w ogóle to, że Honda NSX bardzo trudno jest wygrać wyścig. To jest fakt. Ale do wyścigów ja mam inny samochód i jest nim właśnie Mitsubishi Evo 9. I zobaczycie właśnie, jaka jest różnica między tymi dwoma tuningami, tak? Już możecie zobaczyć to na starcie. Przede wszystkim przyspieszenie. No, lepsza trakcja, lepsza przyczepność, lepsze utrzymanie prędkości na zakrętach, lepsza kontrola na zakrętach. Gdybym jechał Honda NSX i miałbym tego trafola na swoim torze jazdy, absolutnie nic bym z tym nie mógł zrobić. Po prostu pojechałbym prosto w niego. A zobaczcie, jak ja mogę sobie teraz skracać te wszystkie zakręty. No, a wyjście z zakrętów, idealne przyspieszenie. No, po prostu bajka, tak? Nie ma w ogóle co porównywać tych dwóch tuningów. Z kolei, na przykład Lancerem, to jest fajne w tej grze, że nie można zrobić takiego 100% uniwersalnego samochodu, bo Lancerem nie zrobiłbym tylu punktów na drifcie, tak? Nie mogę sobie troszeczkę podriftować, ale ten kąt driftu jest bardzo mały, wobec czego ja mogę świetnie pokonywać zakręty, mieć super kontrolę, ale w ogóle nie dostaję punktów praktycznie za drift. Za taki bardzo szybki drift, jak na przykład tutaj praktycznie w ogóle tego driftu nie było, dostaję jakieś 1000 punktów, albo i nawet mniej, nawet po 600, nie wiem, 700. To jest malusio, to jest naprawdę bardzo mało. Gdzie Honda już bym tutaj miał chyba ze 100 tysięcy punktów nabite na przykład, nie? Taka jest różnica, ale z kolei Honda, no, nie pokonam tych zakrętów tak szybko w ten sposób, mając tyle kontroli. W każdym momencie na zakręcie, nawet jak mam, jestem w drifcie, ja mam pełną kontrolę nad tym samochodem. Jeździ się nim zupełnie jak w tych starszych NFS-ach, jak choćby Need for Speed Rivals czy Need for Speed Most Wanted 2012, nie powiedziałbym. Nawet w tej grze, na tym tuningu, nad Lancerem jest więcej kontroli niż nad samochodami Need for Speed Most Wanted 2012 autentycznie. Jeździ się bardzo podobnie jak właśnie w Need for Speed Rivals z tym samochodem teraz. Także no, to jest fajne w tym NFS-ie, bo każdy samochód ma swoją specjalizację, możesz sobie zrobić to sam, tą specjalizację i właściwie tak jak wypracujesz sobie samochód, tak on będzie jeździł. Oczywiście możesz sprawić, że samochód będzie i dobrze driftował i dobrze jeździł. Ale aby mieć najlepsze wyniki, trzeba mieć samochód, który będzie najlepiej driftował i najlepiej sprawdzał się na wyścigach. I to jest właśnie taka zagwozdka każdego gracza. I każdy gracz ma do dyspozycji, jaki projekt zrobi. Czy zrobi samochód taki czy taki, to jest jego decyzja. I do czego on będzie najlepiej służył, to też jest jego decyzja. Ja zawsze sobie robię w ten sposób, że najpierw samochód robię całkiem na drift i sobie sprawdzam, jak się nim driftuje. Jeśli driftuje się słabo, ok, w takim razie staram się go zrobić na grip. Jeśli na gripie jeździ mi się nim słabo, no to staram się zrobić tak, aby był no mniej więcej porówno ze wszystkim. I właśnie Lancer jest tak mniej więcej na równo ze wszystkim zrobiony, z przeważeniem na drift. I on tak sobie leciutko driftuje, nie ma takiego mocnego gripu, bo jak samochód zrobisz za mocno na grip, to w tej grze jest taka opcja, że przy każdym zakręcie trzeba bardzo mocno hamować, bo kąt skrętu jest bardzo niski. A mnie się podoba, że delikatnie się ta dupka tu zarzuca, jednocześnie samo mi się hamuje na zakręcie, tak? Ja mogę to hamować na samym zakręcie, a on sobie tam leciutko wchodzi w ten drift i jest naprawdę gucio. Jest świetnie, trzyma linię. Te drifty zresztą w Lancerku mi się bardziej podobają niż w takiej Hondzie NSX czy Nissanie, bo one są płynne, one są równe, tak? Ja mam pełną kontrolę nad samochodem w każdym momencie. Mimo że to jest mały kąt i no wiemy przecież, jak za co drift jest punktowany. Za mocny kąt, duży kąt, dużo dymu i fajne widowisko przede wszystkim. No, na to się składa ilość punktów, jakie dostajemy w tej grze i ogólnie też w realnym świecie. No ale ponieważ to jest samochód do wyścigów, więc nim się mi perfekcyjnie omija trafiki, perfekcyjnie wchodzi w zakręty i perfekcyjnie z nich wychodzi, doskonale przyspiesza i to jest zdecydowany atut mojego Lancerka. Okej, rozgadałem się troszeczkę, a mamy jeszcze coś do roboty. Mamy robotę jakąś tutaj. Roboty, Boże.
Pociąg driftowy. Damn it. A więc co? Spróbowałbym. Chociaż, kurde, driftowy pociąg. Tu trzeba na jednym zakręcie nabić sobie wszystkie możliwe punkty i mieć w dupie. Więc w poprzednim odcinku bawiliśmy się Hondą NSX, a może tym razem wezmę sobie mojego Skyline'a i przy okazji też sprawdzę sobie różnicę między tymi samochodami. A może w ogóle nowy samochód kupię? Ile mam kasy? Jak się zastanawiam. Podniecałem się korwetą w poprzednim odcinku, a może wypadałoby kupić nowe auto. To dziadostwo trzeba sprzedać. To mi jest niepotrzebne. Ile mam kasy na... Nie spojrzałem, cholera. 168 tysięcy. To mi nie starczy na tuning samochodu. Mogę sobie jakiś samochód kupić. Ale jeszcze trochę kasy mi brakuje. A chciałbym przetestować sobie któryś z tych egzotyków. Może. Murcielago fajnie wygląda. Diablo fajnie wygląda. No, ale jest jeszcze korwetka, jest... Oh, fuck. Jakbym ten samochód zrobił... Oh, fuck. Jakbym ten samochód zrobił... Oh, man. Na wyścigi i byłby tak dobry jak mój Lancer, to by było świetnie. Ogólnie mam teraz dwa samochody dobre na drift, ale w sumie miałem się też zająć moją Mazdą RX-7. Ktoś mi napisał, że jest to samochód dobry i dobry na drift. Robi płynne, ładne drifty. Tylko co? Ja mam z nim problem. Właśnie, ja mam z nim, kurczę, problem. Kontrolę startu wyłączę. Nie pamiętam, jaki był tutaj problem. To i tak nie ma znaczenia, bo... Chyba był tutaj za słaby kąt i ten drift był taki ospały. Tak, to było to. Reakcja, ciśnienie. Spróbujemy ciśnienie zmniejszyć. Może w przednich damy... Kurde. Tak, zobaczymy, co to nam się stanie z samochodem. Blokada, siła docisku... Rozkład siły hamowania. Dajmy na tył, zobaczymy, co się stanie. Przyczepność opon. A tutaj nic nie mogę zmienić, bo musiałbym sobie inne opony po prostu kupić. Siła, sztywność, sprężyn. A tu co, ja nie mam stabilizatorów kupionych? Damn it? Spatrzmy. Moment. Tak jakbym nie miał słowa. Proszę bardzo, regulowane stabilizatory. Znaczy, ja to chyba kupiłem, ale sobie chciałem tam jakieś słabsze części kupować. Żeby nie było wszystko na maksa, bo to nie do końca jest tak, że im lepsze części, tym lepszy na przykład samochód jest do driftu. Nie? Właśnie. To też trzeba by było obadać. Zobaczymy, czy są jakieś nowe winyle do zastosowania. Nie podoba mi się troszeczkę ten kolor, taki bardzo smutny. Wezmę sobie to. Myk. No i sobie jest. Tak, zobaczmy, jak to wygląda dookoła. No i bardzo spoko. Bardzo spoko. Nie jest ten samochód teraz taki nudny, jak był przed chwilą. Zobaczymy, co się z nim dzieje. Może troszeczkę sobie potuninguję. Czemu nie? Trzeba! Tylko jakie części by tutaj wywalić? Czy mamy za dużo mocy? Mocy nigdy za dużo do driftu chyba. Ale co w sumie wpływa na to, że samochód lepiej się prowadzi? W drifcie nie chodzi o to, aby samochód się zajebiście prowadził. Chodzi o to, aby on rzucał dupą. Zobaczymy. No, tutaj troszeczkę ciężko się wchodzi w ten drift. Później się jakoś trzyma. Ciężko tu uzyskać jakiś spory kąt. I bardzo ciężko ogólnie wejść w ten drift. Czemu tak się dzieje? Pamiętam, że jak zainstalowałem właśnie dobre, najlepsze części do mojego Skyline'a, też miałem z tym problem, aby wchodzić w drift. Samochód zrobił się bardziej taki ospały. Być może to jest klucz. Tutaj mamy jakąś część do zebrania. Te części i tak są jakieś tam. Do Dodge Challengera SRT zdobyłem jakąś część, znalazłem sobie. No ale ona mnie niespecjalnie interesuje.
Więc dobra, może sobie zamiast tutaj się kręcić po mieście, wejdę sobie w jakieś kaniony gdzieś tu, na przykład tu, i sobie pojeździmy i zobaczę, co by tutaj udało się zrobić. Chciałbym, aby te opcje do tuningu prowadzenia były dostępne tutaj w grze na mieście, a nie żeby nie musiał co chwilę wychodzić do warsztatu i coś zmieniać. To by zdecydowanie przyspieszyło proces dostrajania samochodu, myślę. Zobaczcie, no pięknie driftuje, naprawdę bardzo ładnie trzyma linię, tylko na tych dłuższych zakrętach. Tego nie ma na przykład w Skyline. Skyline nie potrafi trzymać takich długich driftów, gładkich, ładnych, ze sporym kątem, ale potrafi nabić sporo punktów, robiąc takie wręcz power slide'owe drifty. Tak? A w przypadku właśnie Mazdy RX-7 jest inaczej. Podobnie jest też z Hondą NSX. Tam są duże kąty i nabijasz te punkty jak chcesz. A tutaj w Mazdzie jest zupełnie inaczej. Robimy ładne, płynne, długie drifty ze dosyć dobrym kątem, ale nie najlepszym. Ciężko wchodzi się w ten drift, ale już gdy wejdziesz, jest w miarę okej. No, ciężko mi teraz było na przykład wejść, tak? Próbowałem nawet na hamulcu, puszczałem gaz, dupa. Okej. Jakoś pykło. Teraz bez puszczania gazu i samochód ładniej wszedł. Bardziej nerwowo, to było ciekawe. No a teraz znowu na hamulcu, bez puszczania gazu i w ogóle samochód nie chciał wejść w ten drift. To jest właśnie Need for Speed, no. Dobra. Mamy do zaliczenia driftowy pociąg Urobin. Jestem ciekawy, czy moja Mazda da radę. Po takich skromnych dostrojeniach bardzo, bardzo słabe kąty. Podejrzewam, że sporo będę się obijał o ścianę, a każdorazowe obicie o ścianę kasuje mi wszystkie punkty, które sobie zdobędę. Dodatkowo będę miał utrudnienie w postaci tego, że muszę być blisko jakiegokolwiek członka załogi, a więc oni też będą mi przeszkadzać podczas tego driftu. To jest znienawidzony chyba tryb przez wszystkich graczy, którzy mieli już styczność z Need for Speedem. Trzeba to zaliczyć. Lubisz driftować i wszystko, co ci może przeszkadzać, to ci przeszkadza podczas tego driftowania. Także to nie jest fajna sprawa. No i ten cholerny... To cholerne wchodzenie w drift tym samochodem to jest porażka. No. I jeszcze inna sprawa, że w jednym momencie naciskasz na przykład hamulec, gaz do końca i wchodzi ci w drift bardzo nerwowo. A w drugiej sytuacji jesteś na już innym zakręcie, robisz te same akcje na padzie i samochodem się nic nie dzieje, idzie do przodu. To jest w ogóle masakra. Dobra, hamulec ręczny, hamulce. No właśnie, tu opony, układ różnicowy. No niby mamy lepszy zakres regulacji, tak? Moc silnika. Co się stanie? Może uda się jakąś częścią jeszcze podnieść moc silnika? Ale zobaczcie, na przykład zainstalowanie... O! Tu się uda troszeczkę o jeden koń mechaniczny podnieść. Ale czas od 0 do setki się zmniejsza. 25 tysięcy, zobaczymy. Wodnica. Moment. Tutaj jeszcze czas się skraca. Zobaczymy. Zobaczymy od 0 do setki, jeśli ten stabilizator sobie też wypieprzę.
Zyskujesz możliwość uniku w niewielkim stopniu sztylet miękkie. Dobra, dajmy sobie. Kurde. Dajmy sobie te. O nie, nie elitarne, które były wcześniej. Hamulec ręczny. Częściowo regulowany, w pełni regulowany. No właśnie, to chyba dwie rzeczy bardzo wpływają na sposób zachowania się samochodu podczas gdy chcemy nim driftować. Ale z drugiej strony też nie jestem taki pewny, na przykład, czy to tak działa. Zobaczymy. Tutaj wolałbym nie kombinować. Nitro też nie. Tu już nic nie zrobimy. Zobaczymy, czy jeszcze jakaś część wpłynie mi na polepszenie czasu od 0 do setki. Właśnie, czy nam na tym zależy? Właściwie nam nie zależy na tym, aby samochód super jakoś przyspieszał. Nam zależy na tym, aby miał sporo mocy i sporo driftował. Więc troszeczkę źle, że się na tym skupiłem, aby zainstalować sobie tutaj części, które rzeczywiście zmniejszą ten czas przyspieszania od 0 do setki. Ale zobaczymy, co się stanie teraz z samochodem. Chodzi o to, że on jest zbyt ospały, podczas gdy chcemy wejść w drift, tak? Ciężko się nim wchodzi w drift i to jest problem. Jeszcze będę pewnie nie raz się męczył z tą Mazdą, aż w końcu być może ją sprzedam, bo na przykład nie będę mógł wypracować sobie tego tuningu takiego, jaki mi odpowiada. Zobaczymy. Idziemy sobie od razu w góry, bo nie ma co. Powiedzmy tutaj. Dajmy sobie tu. Tu są w miarę te zakręty takie delikatne. Zobaczymy, co się stało z moją Mazdą. Trochę tych części pozmienialiśmy, ale też nie jakoś hardkorowo. Opony są gorsze. Jest trochę inaczej. To był pierwszy zakręt, więc coś nie ma co stwierdzać po pierwszym zakręcie. Auć, auć, auć. Rzuca bardziej. Teraz bez hamulca na takim gładkim zakręcie mogę sobie ładnie wchodzić w drift, ale to jest dopiero pierwszy zakręt. No, pierwsze zakręty. Spróbujmy tutaj. No, teraz spróbowałem troszeczkę delikatniej wejść. A tu z kolei nawet bez hamulca i bez specjalnego operowania gazem udało się wejść w dość ciekawy drift. Tu z kolei nic. Nawet z hamulcem, z puszczaniem gazu nic się absolutnie z samochodem nie dzieje. To źle. Tak, ale zauważyłem, że samochód troszeczkę jest do jakiej, taki bardziej nerwowy przy skręcaniu. To bardzo dobrze. Na tym mi zależało, bo był taki ospały odrobinkę. Ale czy uzyskamy tym sporo punktów i czy zaliczymy driftowy pociąg, który trzeba zaliczyć w fabule jakby? No, tutaj ciężko może być. Może być ciężko. Zauważyłem też, że tu nie mogłem w pełni dociągnąć tego zakrętu driftem. Co też nie świadczy o tym, żeby tym samochodem mi się dobrze driftowało, ale być może uda się uzyskać odpowiednią ilość punktów na tym evencie. Za mną jedzie jakiś gracz, przy okazji możecie zobaczyć, jak wygląda. Ojej, synchronizacja. Dupa, nie zobaczycie, bo. No tak. Mogę mu pomóc i przyblokować tych przeciwników z tyłu. On jedzie sobie Mustangiem. Oj, teraz na przykład hamulec przedni, dupa. Czyli może jeszcze spróbuję sobie wyregulować ten hamulec, żeby rzeczywiście był bardziej naprzód, żeby mi ta dupa latała, odwracała ją bardziej. To się przyda przy ciasnych zakrętach. Ale znowu, no tak jak mówię, niekiedy wchodzi ci ładnie w zakręt, a niekiedy nie. Niekiedy ładnie go zarzuci, a czasami nic nie zarzuci. To jest dziwne.
Dobra, asysta driftu z hamowaniem. Włączę sobie, zobaczymy. I rozkład siły hamowania dajmy całkiem naprzód. I zobaczymy, co się stanie teraz z tym autem. Teraz to powinno latać na wszystkie strony. Niemożliwe, żeby tym samochodem nie mogę zaliczyć tego wyzwania. Zobaczymy, no nigdy nie wiadomo, tak? Bo się dopiero okazuje, jak już zaczynamy sobie driftić. Ok, jest sobie Mazda. To wszystko się tak naprawdę okazuje dopiero na wyścigu. No, tym samochodem od początku mi się słabo driftowało. I jeśli w tym odcinku nie zrobię tego auta tak, jakbym tego chciał, chociaż no mówię, czasami uda mi się piękny drift zrobić, gładki, świetny, taki, ach, no nie, wisienka na torcie. A czasami nie da się nawet w zakręt wejść. To jest kiepskie. Cholerne, kurde, jakieś zorza polarne mi wyskakują od tej policji głupiej na ekranie. A tutaj widzieliście, tylko sobie tak zarzuciłem dziwnie samochodem i udało się wejść w drift, a czasami nawet na ręcznym jedziesz prosto. No niby bardzo fajnie niby tutaj weszło. Zobaczymy, nie można mieć też za dużej prędkości, to zależy od zakrętu. Tutaj bardzo fajnie, pełna kontrola nad samochodem. Ale zakręt, no właśnie, dla tych nerwowych samochodów jak Honda NSX, nerwowych do driftu, Honda NSX czy Nissan Skyline, tutaj nie potrafię utrzymać linii. A właśnie w mojej Mazdzie RX-7 da się bardzo fajnie linię utrzymać. No ale co z punktami? I odpowiedź sobie zaraz na to znajdziemy w wyzwaniu u Robin, gdzie musimy zrobić driftowy pociąg w tym miejscu właśnie. I czuję, że może być ciężko, ale nie poddajemy się na początku. Zrobimy dwa podejścia, jeśli nie uda się zaliczyć za pierwszym razem, a coś czuję, że będzie ciężko. I tyle. Start. Trzymajcie kciuki. Startujemy zawody Ryski Devil. Lecimy. Robin się dołącza w swojej E46. Mam tu do czynienia z Subaru BRZ albo Toyota GT86 albo jeszcze jakimś innym dziadostwem. O fuck! Zajebisty start! Woo! Świetnie! Na to chciałem osiągnąć. Wspaniałe boty. Dobra, jesteśmy blisko jakiegoś tutaj członka. Na razie idzie ok. Pierwsze zakręty są spod szkło, lot szkło. Dobra, pięknie, bardzo ładnie poszło. Drift dość wysoko punktowany, ładne kąty mi tam wyszły. Maździucha się pięknie teraz zachowuje. Trzymaj się ekipy, dobra. Czy ja już? Kurde. Już myślałem, że cel osiągnąłem, ale muszę osiągnąć 93. Kurde, spoko. 54 tysiące punktów po kilku zakrętach wyszło naprawdę fajnie. Kurde, wiecie co, zjadłbym tosty. O, jak ja bym zjadł tosty. Z jakimś takim serkiem topionym. Z jakąś taką... O, tak, ale bym zjadł. Dobra, nieważne. Kurde, poszło naprawdę bardzo fajnie. Ten łuk był piękny. I świetnie, powiem wam, że kurde, naprawdę bardzo fajnie mi się driftuje teraz tą Mazdą. Robi takie ładne, gładkie drifty, nie jest zbyt nerwowa, daje radę. I też jest sporo kontroli, takiej driftowej kontroli. I co najważniejsze, akurat dla tych zawodów zdobywa sporo punktów. Też jest istotne. Wow, 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 17 tysięcy, no nieźle, to jest na miarę tych samochodów, które naprawdę hardkorowo driftują, tak? Teraz mi nie pykło, ale słuchajcie, no już mam praktycznie zrobiony cel, a to jest 13 checkpoint, czyli można powiedzieć, jestem zadowolony z tego samochodu teraz. Po 5000 nawet na takie ślizgi, a to dlatego, że bardzo duża prędkość jest, tak? Jedziemy wolno, trzeba uzyskiwać spore kąty. 15 tysięcy! What the fuck!
Ale ta Mazda kosi teraz. Gdzie mnie spychasz, dziadu? Kurde, kurde, ale pięknie lata teraz. No jestem zadowolony niesamowicie. Aż chyba wymyślę jakieś malowanie. Ale nie wiem, zrobimy... O właśnie, piszcie mi w komentarzach, czy chcecie, abym zrobił taki odcinek z malowaniem jakiegoś auta. Na przykład mi zawsze wychodziło wykonywanie jakiegoś już pomysłu, jakiegoś projektu takiego z życia w grze. To jest okej, okay, tak? Dobra, Cook. Mhm. Cook coś tam dzwonił. Dobra, jeszcze sobie pojedziemy go załatwić. Ale kurde, no ma ziocha teraz. Wow. Robi ładne, fajne drifty, takie jak mi się podobają, takie jak ja lubię, gładkie. Jednocześnie sporo punktów możemy sobie zdobyć. I zobaczcie, jest też nerwowa, spróbujemy sobie tak ostrzej skręcić. Pełna kontrola. Kurde, no powiem wam rzeczywiście, no samochód mega teraz. Jestem ciekawy, jakby sobie poradził na sprincie, ale podejrzewam, że ciężko. No bo zobaczcie, przy takim skręcaniu, wymijaniu czegokolwiek zarzuca dupę. A to przy sprintach raczej nie jest zbyt dobrą, z dobrą opcją. I też każdy samochód być może poprowadzi się inaczej. Każdy samochód prowadzi się inaczej, więc każdy samochód być może ma inny styl driftowania. Na przykład jednym lepiej jest zarzucić, innym jest dobrze od razu wejść na ręczny. Może i tak jest. Widzę, że Mazda jest fajna, jeśli się nią tak zarzuci. Na przykład skręcisz w odwrotną stronę do zakrętu i zarzucasz dupę i ona wtedy robi taki gładki drift. Tak widzę, że tak jest dosyć często. Tutaj na autostradzie na przykład chciałem wejść w drift i samochód nagle złapał jakoś super przyczepność. Nie wiem, może inne obszary mapy w tej grze są smarowane jakimś masłem kakaowym albo czymś, czy kokosowym, nie mam pojęcia. Że jest tak ślisko, akurat w tym miejscu nie jest, nie wiem, moi drodzy, nie wiem. Ale ważne jest to, że troszeczkę poprawiłem Mazdę RX-7, żeby jeszcze sprawdzić do końca, czy jest ok. Pojedziemy sobie jakieś zawody driftowe i być może to będzie tutaj, zobaczmy. Pociąg driftowy. No i tutaj. Tu już zakręty będą bardziej ciasne, bardziej takie raptowne, hardkorowe. Czy tym razem poradzi sobie moja Mazda zmodyfikowana z gorszymi częściami niż miała na początku w tym evencie? Nie mam pojęcia. Zobaczymy. Dobra. Lecimy z tym. Tak, już widzimy na pierwszy zakręt to jest w ogóle taki dosyć ostry. No i co? Mazda sobie poradziła. 7000 punktów, bardzo pięknie. Oj, rozbiłem się. 23 tysiące punktów tam było. Kurczoki. Widzieliście to? To ze względu chyba na prędkość, albo nie wiem co. A tak tylko zerknąłem, patrzę, 23 tysiące punktów. What the fuck. A, teraz nie pykło. Chciałem ich dogonić koniecznie. No i trochę za duża prędkość. Teraz też Kiss the Walls. Nie. Nieplanowany. Będziemy się trzymać w tej szalonej ekipie. O! 16-19 tysięcy skasowało się. Dupa. 15 tysioków. Kurczoki, co ten samochód teraz robi? Ach, dotknęło mi ściany. Tutaj nawet jak dotkniesz kołem krawężnika, to ci się kasują punkty. Trzeba na to uważać. Kurde, 42 punkty do zaliczenia, ja już mam prawie cel osiągnięty. Nie no, prawie jeszcze nie, ale bardzo szybko mi się ten cel osiąga. What the fuck, 30 tysięcy punktów, widzieliście to? Jaki flow. Spadaj, dziadu, gdzie mnie tu blokujesz, moją maździochę piękną? Jak ona teraz nabija te punkty? To jest niesamowite, co się dzieje z tym samochodem. 16 tysięcy punktów, ale się skasowało. Kurde! Skasowało się czy nie? Nie, nie skasowało się, zaliczyło się. To dziwne, ale dobra. A, teraz nie mogę wejść w drift. A, jedzie prosto. Nic się nie dzieje z samochodem, zobaczcie. Zupełnie jakbym miał zupełnie inny tuning. A, cholera, i teraz tak samo.
A jo, już zaczyna driftować, super. Przypomniało się Mazdzie, że jest driftowozem. Że te czopy mnie tu przeszkadzają. No nie nabiło punktu, super, bo wszyscy są za daleko, zajebiście. Ach, świetnie! Woo! Musiałem tak zrobić, bo inaczej bym się rozbił o bandę i stracił wszystkie punkty. Dobra, muszę gnoić i dogonić. No, zajebiście. Jak tu weź w jakiś drift, no hej. Psują mi wszystko ci ludzie. A teraz nagle zaczynę driftować, kurde. A wcześniej tak nie szło troszeczkę. No teraz też, dupa. Ale coś tam 3000, a tak sobie. Spadaj ty gnoju, wielki. 8000, git. I na ręczny. Woo! Poszło. Tak słabo trochę, ale dobra. Osiemnaście tysioków, pięknie. Dziewięć tysioków. Dobra, teraz próbujemy robić ładne drifty, bo już mam wymaganą ilość punktów. A jeszcze tyle checkpointów? Nie, ile? Dwa, okej, spoko, to już przedostatni. Woo! Pięknie. Super, naprawdę. Bardzo fajnie mi się teraz driftuje maździochą. Ale inny styl driftowania niż taki Skyline czy Honda NSX, naprawdę. Jest zupełnie inaczej. Yeah! Dobra, wszyscy jadą do przyczepy Robin. Także my też sobie zajedziemy, ale już w następnym odcinku, moi drodzy. Bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj na moim odcinku z Need for Speed'a 2015. Zapraszam was na kolejne odcinki, aby ich nie przegapić, zasubskrybujcie mój kanał. A jeśli chcecie je przegapić, to nie subskrybujcie. Trzymajcie się, na razie, pa pa. Ops, ops, ops. Muszę uważać, żeby nie zniszczyć. O! Dziękuję. O! O! Jak on to zrobił? Super gliniarz Robocop. W ogóle to był teraz pierwszy raz, kiedy złapała mnie w tej grze na tych save'ach policja. Wcześniej jakoś nie miała okazji tego zrobić. I pokazywała.